Recenzja Starfielda w minutę. To dosłownie Skyrim w kosmosie. Mamy więc wielki, otwarty świat, w którym robimy co chcemy i jesteśmy kim chcemy. Różnica jest taka, że akcja dzieje się w kosmosie, a do zwiedzenia jest aż 1000 planet, choć większość wygenerowana proceduralnie. I choć widoczki bywają ładne, to jednak w każdym zakątku kosmosu w różnych odstępach znajdziemy te same lokacje. Znacznie ciekawiej jest, jeżeli podążymy za jednym z setek zadań, bo wówczas trafiamy do miejsc faktycznie unikatowych, wykonanych z wielką dbałością i tętniących życiem. Po drodze czeka nas prosta, ale przyjemna walka w kosmosie, na własnoręcznie zbudowanych statkach, a na miejscu bardzo przyjemny model strzelania, mnóstwo lutu do zebrania i oczywiście sporo rozmów. Choć często nadętych i teatralnych, ze słabiutkim systemem negocjacji. Zaledwie poprawny jest także główny wątek, za to wykreowany przez twórców na sapankowy świat, to wizja świeża i pełna smaczków. Na plus także możliwość budowy własnych placówek i ciekawy system rozwoju postaci, na minus drewniane twarze i animacje postaci, pojawiające się okazjonalnie glicze i zaledwie 30 klatek na sekundę na Xboxie. Podsumowując, fani gier Bethesdy dostaną jeszcze więcej tego, co kochają od dawna, choć pozostałych Starfield raczej do formuły nie przekona.